Halo, halo, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, tych, którzy oglądają na YouTubie, witam też czat oczywiście. Czas, ty się nie drap po tyłku, Nathan, teraz jak się witam, człowieku. Co ty robisz? Czas na kolejną godzinkę z Uncharted. Twój człowiek. Robi wrażenie, dobra. Podgłośnię sobie tutaj troszkę. A jak myślisz? Mamy wszystko? Co do skrzyneczki. Przy tobie wypadamy blado. Nie blado, tylko błyszczące, chłopaki. Zrobię tak, będzie lepiej. To będzie tak. Podpisz tutaj. Okej. Załatwione. Nie cierpię tej papierola. Dokończymy to później. Hej, ile mój bohater! Chodź, pokaż, co wyłowiłeś. Pośpieszcie się tam! Ej, może następnym razem dasz komuś innemu się pokazać. Może byś odpoczął. Palant. Ja tam na dole! Dziękuję, Krysta, i danie 2 lata. No właśnie tak mówiłem, Ani, że chyba koszulkę dobrą widziałem dzisiaj, jesienka. Zobaczmy, co my Dobra, tu mamy. Co my tu mamy? Poczynisz honory? Jakbym, tak, nie, jak coś, jakbym nie dziękował Dzięki. Za suby w trakcie grania, to przepraszam, ale się skupiam na fabule i wiem, też dlatego. Miedziane skarby. Zdziwiłbyś się, ile to coś jest warte. Klient nieźle zapłaci za to zlecenie. Nie lepiej byłoby to przetopić na miedziaki? Chodź, idziemy to opić. Stawiam pierwsze. Picie razem z wami? O nie, 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 nie ma mowy. Życie mi miłe. Jeśli nie masz nic przeciwko, uzupełnię dokumentację i pojadę do domu. Innym razem, co? No dobra, jak tam chcesz. Ej, dobra robota. Dzięki. Miedź. Ej, ej, Nate! Nate, czekaj no. Ej, co tu robisz? Mam dla ciebie prezent. Prezent? A co to? Nowe informacje o tym wraku, wiesz, u wybrzeży Malezji. O nie. Aha, statek jest cały. A? Można zgarnąć ładunek. Faktycznie uparta z ciebie bestia. I? Przyszła kasa na sprzęt, wszystko jest gotowe. Z wyjątkiem mojego asa. Jedynego, któremu powierzę tę robotę, ale on ma cykora. Od początku byłem na nie. A czy ten twój człowiek załatwił pozwolenia? Nie no, nie ma szans. Nie załatwił ich, bo nikomu ich nie Oczywiście. Wydadzą. Ale Nate, to nawet lepiej, zrozum. Jak nie ma pozwoleń, to nie ma konkurencji. Ten statek już jest nasz. Nie masz pozwolenia, nie jedziemy. Nate, zarobisz na emeryturę. Swoją i moją. Stary, nie wiem jak ty, ale ja nie chcę robić za złomiarza przez całe swoje życie. A ty? Wolę to niż odsiadkę. Słuchaj, ja odpadam. Co i tobie radzę? Okej, weź to ze sobą. Proszę cię, Nie dobra? Zamierzam zmieniać zdania. Prześpisz się z tym jeszcze, prawda? Pozdrów Karle i dzieciaki, okej? Tak. Bez ciśnienia, Nate. Ale przemyśl to. Siema, siema. Witam Starałeś na czacie wszystkich. Jameson, jakby nie patrzył. Obszar poszukiwań zawężony. O, to by było znalezisko. Skurkowaniec. Nie, nie, nie ma mowy. Wy też idziecie do szuflady. O kurczę, ile tutaj gościu ma rzeczy. Nie wiem od czego zacząć. Parę lat temu poznałem twojego tatę. Pamiętacie, jak układaliśmy te dłonie, żeby były ok, wszystkie? Żeby to się otwierało później, tak? Yeah. To jedno z moich dziwniejszych znalezisk. Sprawdzam, starych, dobrze, sprawdzam, hopie. Po kolei. Przynajmniej tak myślę. A
hiszpański dublon z niemieckiego U-bota w samym sercu dżungli. Kto by się spodziewał? Ale tu jest fajnych sporo pamiątek, nawiązań do poprzednich części. Podoba mi się. Sir Francis Drake dostał kulkę za Saliego. Szambala. Tęsknię za tobą. A czekajcie, ja nie wiem czy... O, tutaj nie powinienem wyjąć tej karteczki jeszcze. O właśnie. Piękni i młodzi. Tylu ludzi się dlatego zabijało. Nie. Tam był sam? Ta. Wielkie dzięki, święty Dyzmo. Sir Francis i jego zagadki. No, to była szalona jazda. W innym życiu Chloe. A styl trochę mi się zmienił. Troszkę. Tak. Idą tu, ukryć się. Otoczyli mnie. Trafiony. Spróbuj tego. Nie daj się zaskoczyć, Nate. A czemu mi ściąga do tego? Czekajcie. Halo, przecież ja sobie to wyłączyłem, ułatwienie dostępu. Nie, to miało być wyłączone. Czemu mi się zmieniło mi się to. Łe, to ja tak nie chcę. O, tak to ma być. A, masz. W porządku. Żyły własny. Wracam do gry. Co jeszcze tutaj mam rozwalić? Tam u góry coś jest. Mam cię. Hej, hej. Chcesz coś zjeść? Tak, już idę. No właśnie mnie denerwuje to wspomaganie, halo. Nie no, chyba gramy bez na razie. Pij tam. Dobra, odłożymy to. No, koniec zabawy. Denerwuje mnie, bo za bardzo przyciąga. Nacisnę sobie od razu nakierowane tutaj. I nie zawsze jest na to, co chcę. Wszystkie przeszliśmy bez wspomagania, to i to przejdziemy. Chyba. Też mam takie wyjście na strych. Ale złożyłbyś to. O kurde, pani. Porządek widzę dobry.
koniec. Okej. Skończyłeś? Tak. Po co dalej robią takie... Wiesz, jest. Pewnie przydługi i ma literówki, ale od czego jest korektor, no nie? Ale zgłodniałam. To nieźle. Mhm. Co? Co u ciebie? Powoli, kobieto, ty. Proszę? Mm? No nie zrozumiałem. A, tak. Przepraszam. Jak minął dzień? No, było w porządku. Mm-hmm. Kolejny piękny dzień w raju. Mm-hmm. Dzisiaj wyłowiłem trochę śmieci z rzeki, wyobraź sobie. Mm. Chociaż sobie popływałeś. Trafiłeś na coś ciekawego? No to. Kilka perełek, na przykład ciężarówkę sprzed ponad 100 lat. Dasz wiarę? Przez rdzenny lud zwaną pick-upem. Weź przestań. Jeszcze jakieś w sumie... Same nudy. A jak tam artykuł? Więc na początku miał być to lekki tekst na temat turystyki w Bangkoku, ale naczelny chyba się skrzywi na moje ujęcie tematu, bo wiesz, moi rozmówcy, jak jeden mąż narzekani na brudne powietrze, które uderza cię w płuca od razu, jak wysiądziesz z samolotu, więc zmieniłem. Co? Gdzie jesteś? No, tu. Jestem. Ktoś mnie dźga widelcem. Czyżby? Co? No co? Mów dalej. To jest bardzo ciekawe. O. Mhm. To o czym jest ten mój artykuł? O. Co? Że ten? Mhm. No i masz przypał, stary. O kurde. Czekaj. Strzelamy, czat. Czujcie się jak na co dzień. O ludziach tych no, z Bangkoku. I o smogu, który im wszystkim komplikuje życie i nie da się oddychać. Wow. Dobra, przepraszam. No nie, no prawie ci się udało, byłem naprawdę. Byłem przecież blisko, mhm. Prawda? W sąsiednim stanie, ale tak, bardzo blisko. Jameson namawiał cię na fuchę w Malezji. Daj spokój, Jameson zawsze mnie na nią namawia. Słuchaj, Nate, uważam, że powinieneś się wziąć. Kiedy ja nie chcę. Serio, on przecież nawet nie ma pozwoleń. Dawno ustaliliśmy, że nie wchodzimy w takie... Dobrze, ten się martwi o pozwolenia słuchaj, teraz. Nie ryzykujesz aż tak dużo. Wiesz, nie, jeśli chodzi o pozwolenia... Nie, to... nie chcę. Zadzwoń do Sullivana. Nie widzieliście Elena, się od 2 lat. Czy możemy zmienić temat? Po prostu nie chcę, żebyś odmawiał przez wzgląd na mnie. Odmawiam przez wzgląd na mnie, okej? Doceniam twój gest. Chodzi o to... To może ja jednak pójdę sobie pozmywać się. Siedź, ja pójdę. No zostań. Zmywałeś wczoraj. Nie, ty gotujesz, ja zmywam, okej? Daj mi chociaż jakoś zasłużyć na to, czy coś, albo... Wygrać obiad. Chcesz wygrać obiad? Tak. Na tej maszynce do grania założę się, że pobiję twój rekord. Zaraz. Chcesz coś wygrać na mojej maszynce do grania? Strach cię obleciał. Nawet nie wiesz, jak to się nazywa. Ale ja nie muszę wiedzieć, jak się nazywa. Widziałem, jak grasz. Trzeba biegać i skakać, a ja mam wrodzony talent. To jak będzie, kurczaku? Zakład? Jak chcesz. Dobra, kowboju. Oho, kurde. Okej, patrz i ucz. Uczę się jak cholera. Miałem taką. Kurde, piękne. I to już? Nie, musi się wczytać. Wczytać? Tak. No strasznie długo to trwa. Cierpliwości. Kiedy coś włączasz, to powinno się to... Okej, jedziemy. O kurde, Crash! Crash Bandicoot. Jakiś problem? Granie w grę? Nie, w tylko... grze. Ale faza. Jak się to włącza, co? A ja miałem jeszcze tą Może wersję, nie było analogów. Przecież Jasne. Wiem, już mam. A nie. Okej, okay. Musisz biec w kierunku kamery. Biec do kamery. Na strzałkach trzeba. A kółko to Jezu. Apex obrotu. Co to jest na strzałeczku? Skacze się krzyżykiem. Dobra, który to krzyżyk? Ten pod prawym kciukiem. Okej, uciekaj przed głazem.
Dlaczego ten kamień mnie goni? Bo Adriany takie są właśnie. Przecież nic mu nie zrobiłem. Nie kręć mu się w głowie? O, tak, świetnie. Nieźle, nieźle. To jakiś lis? Jamraj. Wygląda jak lis. Jak lis w jeansach. Okej, okay, rozwal pudełka. Dlaczego lis rozwala skrzydła? To jamraj i taka już jego natura. Sam sobie wrócić. Pewnie bolało. Dlaczego ciągle w to grasz? Bo wymiatam. Naprawdę nie rozumiem tej fascynacji gra. Cudmiot. Hej, lisy tego nie potrafią. To jamraj. Zupełnie nie przypomina jamraj. Widziałeś kiedyś jakiegoś? Nie, ale na pewno nie noszą Adidasów. Niezła grafika. Prawda? Mhm. Nie wpadnij do... No nie! Kurde! Wpadłeś do dołu. Wiem. Jak mogę stąd wyjść? Nie żyjesz. To nierealistyczne. Ja bym wyszedł. Naucz się wspinać. To się naprawdę czasami przydaje. Ostatnie życie. Lepiej się postaraj. Patrz, idź. A za 100 nie było dodatkowego życia? Za 100 owoców dostaniesz życie. Ile 100? A komu by się chciało zbierać tyle owoców? Ez? Dawać drugą, kurde. Kurde, 3500 bez score. Co? To już koniec? Sam się prosiłeś. No bez żartów. Prawie mi się udało. To spróbuj jeszcze raz. Podbijam stawkę. Jak znowu przegrasz, umyjesz mój samochód. Taka jesteś teraz cwana, jest tak? Taki specjalny, niski poziom trudności. Może ci włączę? Ja tak oj, robię. Doigrasz się. Doigrasz. A co mi zrobisz? Ostrzegam cię. Co mi zrobisz? Nie ostrzegam. W grze, tylko tutaj. Nie, no co nie zrobisz? Żartuję. No pokaż, no co, i co, co? No i co teraz? Co teraz, ha? Jesteś szczęśliwy? Tak, oczywiście. A ty? Serio? Chodź tu. Czyli ostatni checkpoint zaliczony. Nieczynne! Zamknięte! Daj spokój. No dobra, już idę, idę. Dopak. Tak, o co chodzi? Szukam mojego braciszka. Twojego wzrostu, szczuplejszy. Co? I nie zaczął jeszcze siwieć. Sam? Dobrze cię widzieć, Nathan. Boże, sam! Wow, dobra, dobra, spokojnie, wyluzuj. Jak? Siadam myślałem, że nie żyjesz. Tak, dostałem tutaj. Jezu. Lekarze, wiesz, lekarze poskładali mnie i znowu wsadzili do celi. No ale... No wiesz, dzwoniłem, sprawdzałem wszędzie. Wszystko, co znalazłem, wskazywało na to, że nie żyjesz. Nathan, zabiliśmy strażnika. Miałem gnić w tej celi do końca życia i mało brakowało. Sam... Gdybym wiedział, to przysięgam, że ja na pewno bym... Wróciłbyś. Wiem, Nathan, wiem. Najważniejsze, że się wydostałem. Ej, ej. Wszystko dobrze? Muszę wyjść. Kurde, jaka faza ty. Bracie, chyba mi tu nie zemdlejesz, no, co? Nie wiem. Mam w głowie mętlik, wiesz? Ale jak? Jak wyszedłeś? Kiedy wyszedłeś? I jak mnie tutaj w ogóle znalazłeś? No, już. Powoli. Tak? Usiądźmy.
No powiedz coś o sobie. O mnie? No. Ale co? Wiesz, powęszyłem tu i tam. Sporo się dowiedziałem. To są wariackie historie. Słyszałem, oberwałeś. I to w jakiejś akcji z wykolejonym pociągiem w Himalajach? Tak, no wiesz... Tak jakoś wyszło. No gadaj, co przegapiłem? Jezu, sam od czego zacząć? Myślę, że wiesz. Dobra, pamiętasz teorię, że Francis Drake upozorował swoją śmierć? Tak, ale... Dobra, to prawda. Znalazłem trumnę. Na wybrzeżu Panamy? Tak. Dobra, i teraz słuchaj. Otwieram ją, tak? A ciała nie ma. Ale na dnie jest jego dziennik. Jaja sobie robisz? No co ja poradzę? Kolejne zaginione miasto w gruzach, a myśmy przeżyli. Ledwo. Niewiarygodne. Tak, naprawdę. Ale ciebie nie było. No, rzeczywiście ciężko w to uwierzyć. Ale czekaj, chcesz mi powiedzieć, że tak po prostu natknąłeś się na kolejny zagubiony skarb, a mimo to zostałeś na koniec kompletnie bez niczego. Widać chyba już taki mój los. Ale wiesz, tu i tam parę świecidełek zgarnąłem. Spłaciłem samochód, dom, pierścionek zaręczynowy. Pierścionek zaręczynowy, mam żonę. Dasz wiarę, Elena, ta, o której ci opowiadałem, to moja żona. Przypomniał. Musisz ją poznać. Dzisiaj obiad. U mnie koniecznie, a jak przyjdziesz, to wszystko jej o tobie opowiem. Cholera, tylko co jej opowiem? Nathan, mam poważne kłopoty. Co? Mhm. Jakie znów kłopoty? Nazwisko Alcazar, coś ci mówi? Tak, to jest ten od dragów. Mhm. Rzeźnik z Panamy, tak? No co? Zabawna historia, ale... Siedziałem z nim rok w celi. Tak, wyszedłem z więzienia. Nie czytasz dzisiaj? Samuelu, podejdź. Posłuchaj. Strażnicy śpiewają. A, no pewnie się upili. Możliwe. Są zadowoleni. Zadowoleni ze swojego nędznego życia. Żałosnej pracy. No wiesz... W domach mają swoje żony. A my co? O? Bez urazy. My mamy ambicje. Wiem. A jak już stąd wyjdziemy, ta ambicja pozwoli nam osiągnąć rzeczy, o których nawet nie śnią. Wiesz co? Podziwiam ten twój optymizm. Co zrobisz, kiedy stąd wyjdziesz? O ile stąd wyjdę? Chyba się domyślasz. Domyślam, ale chcę to usłyszeć. Odnajdę największy piracki skarb wszechczasów. Założę się, że już żygasz tą historią. Skądże? Opowieść o Henrym Averym i 400 milionach w klejnotach i złocie stała się dla mnie słodką kołysanką. Myślisz, że znajdziesz ten skarb? Jak będzie szansa? Oczywiście. Ambicja. Jak szedł ten cytat? Jestem człowiekiem fortuny, co swą fortunę odnajdzie. Bardzo mądre słowa. Hej, a to co? To twoja życiowa szansa. Senior Alcazar, ma Allegro Vero. Przekinamy taki. O. Casemos con él. Samuelu, chcesz odnaleźć swój skarb? Tak.
Vámonos. Jasna cholera. Czyli w taki sposób oni wyszli, wyszli w sensie. Uciekli. Od jak dawna to planowałeś? Od chwili, w której tu trafiłem. Samuel, nadążaj. Musimy się śpieszyć. A niech mnie. Pedazo de mierda. Cúpate de la puerta. Nunca saldrás de aquí. Silencio. Jezu. Ci ludzie to sadyści. Wyświadczamy światu przysługę, tak? Masz. Może się przydać. Pamiętasz, jak z niej korzystać? Zaraz sobie przypomnę. Abrantoras las puertas. Ale Hektorze, jak to zrobisz? Wybuchną tu rozruchy. Dokładnie. Hagano. Trzymaj się. O, to mu chodziło. Nie, nawet chyba lepiej bez tego auto aima. W sensie aim assista. Spoko się strzela. Duchy, to szaleństwo! Na górze leży, tutaj tego też powinien zapowalić. Widzisz? Wszystko zgodnie. Przeładujmy sobie. Tak, widzę. Ja mówię, że przydałaby się inna broń. Co teraz? I teraz to chyba GTA to wygląda. Están listos? Sí. Busquen donde cubrirse. Samuel, schowaj się. Co? Po co? Bez pytań. Ale jest strzelanie w tej części przyjemne, naprawdę. Nie chcę zmieniać, ta broń jest spoko. Czekaj, się tutaj coś zdarzało jeszcze. Estamos bien. Samuel, schowaj się.
Już się chowam. Samuel, za chwilę czeka nas śmierć albo wolność. Jesteś gotowy? O cholera! Tak zwane plesy. ¿Listos para irnos? ¡Salgamos de aquí! ¡Samuel Otsuye! Jak się tutaj budynki rozwalają, wszystko jak to jest przepaść. Proszę, Samuel, lubi. Nie, nie, dzięki. Czuję się znakomicie. Nie, jesteś odwodniony. Śmiało, lubi. Dziękuję. To... Co teraz zrobi Samuel Drake, he? Rany, nie wiem jeszcze. Wezmę kąpiel. Prześpię się w łóżku. Poszukam jakiejś bardzo miłej pani. Odszukam brata. No, to chyba niezły początek. Owszem. A jak myślisz, ile czasu będzie ci potrzebne, żeby odnaleźć skarb Avery'ego? Jeszcze tego nie wiem. Jak wrócę do Stanów, wznowię poszukiwania. Ile czasu? Będę wiedział, jak zacznę. Ale wiesz, gdzie go szukać? Tak, wiem, ale... Słuchaj, przecież Avery nie zostawił żadnej mapy z zaznaczonym krzyżykiem czy czegoś takiego. On ma dobry trop. Okej. Moment, dobra. Chwileczkę. Ej, spokojnie! Lubię cię, Samuelu. A co ważniejsze, uwierzyłem ci. Dlatego tu jesteś. Ja odnajdę ten skarb, tylko daj mi czas. Damy ją, Cio. Widzisz, problem w tym, że zaczynają nachodzić mnie pewne wątpliwości. Hektorze, posłuchaj. Znajdę ten skarb. Przysięgam! Ile czasu? 6 miesięcy. Ludzie to lenie. Zawsze proszą o więcej czasu niż potrzebują. 3 miesiące. Trzy miesiące? Trzy miesiące. Połowa dla mnie.
Dasz radę? Powiedz. 3 miesiące, połowa twoja. Słuchaj, jak zwiejesz, lub spróbujesz ukryć skarb, albo zrobić coś głupiego, na przykład polecisz na policję, dowiem się. A wtedy nie znasz dnia ani godziny. Zapewniam cię, że będziesz umierał w męczarniach. Masz. Wstawaj. Słuchaj, najbliższe miasto jest 10 kilometrów stąd w kierunku słońca. Dawno nie widzieliśmy wschodu za kratami, co? Vamos! No i skończyło się. A jak już go znajdę? Przyjacielstwo. Co wtedy? Nie martw się. Jak przyjdzie czas, odbiorę co swoje. Buena suerte, Samuelu. Przekazał mu i z butanota? 10 kilometrów, tak o. Z bucika. Alcazar mnie puścił i... Co dalej? Niedobrze. Wystarczyłoby podjąć stary trop i... Stary trop? Sam jaki znowu trop? Po naszej ucieczce Rafe za majątek rodziców wykupił wszystkie ziemie wokół katedry świętego Dyzmy. Szukaliśmy tygodniami. Żadnego skarbu tam nie ma. Ale Rafe jest uparty. Idiota, kopie tam od lat i wciąż niczego nie znalazł. Nie dziwi mnie to. Dlaczego? Ano, wiesz, też sobie tu i ówdzie pokopałem. I wiesz co? Tego Rafe na pewno nie znalazł. Nawet nie wiesz, ile można znaleźć w internecie. To krzyż świętego Dyzmy. Tylko pamiętasz, ten nasz był uszkodzony i pusty. Ty, ale ten jest cały. Avery zrobił więcej krzyży. Więc to, czego brakuje temu z Panamy... Zapewne jest w środku tego. Mhm. No dobra. Gdzie on jest? O, ten kunsztowny krzyż ma być licytowany za 3 dni w domu Rossich. W domu Rossich? No, znasz miejsce. Tak. A jak zamierzasz zdobyć zaproszenie na ekskluzywną, pilnie strzeżoną, czarnorynkową licytację? Wiesz, zaproszenie niekoniecznie będzie potrzebne. Aha, tak. A skąd weźmiesz kasę na przybijanie ofert? Mogę wziąć drugi kredyt mieszkaniowy, a i tak nie wystarczy... No... No tak, ty chcesz go ukraść, nie? Nie. Pożyczyć. Chcemy. O nie. Nie, stary, ja nie mogę. Odpadam. Co? Nie, stary, ja raz na zawsze z tym skończyłem. Poza tym jest pełno ludzi, cała masa, którzy lepiej się nadają do takiej roboty. No kto? Nie wiem, może... Na przykład Charlie Cutter. Nie. Wielokrotnie nie, się sprawdzał nie, w takich akcjach. Absolutnie nie. Nie powierzę Charliemu Cutterowi ani nikomu innemu z twoich kontaktów swojego życia, okej? Okay? Potrzebuję ciebie. Rany, Sam. Musi być jakieś inne wyjście. Nie mam już na to czasu. Alcazar mnie załatwi. Skarbie, to ja. Tak, posłuchaj, kochanie, nie uwierzysz. Jameson, wyobraź sobie, właśnie przyniósł pozwolenie. Tak. Wiem, ale... Chyba jednak wezmę tę robotę w Malezji. Kurde, już nie mógł powiedzieć normalnie. Przecież jakby to chodziło o jego brata, to bym pozwoliła, no come on. Widzisz coś?
Całą bandę nadzianych i odpicowanych gangsterów. A Sullivana coś nie widać. Wciąż mamy dużo czasu. Wygląda na to, że magazyn znajduje się w budynku na tyłach domu. Widzisz tam coś? Tylko górną część i dach. Bardzo chciałbym wiedzieć, co tam trzymają. Skup się na krzyżu Avery'ego, okej? Na pewno zgarnąłbyś coś dla swojej żonki. Braciszku, prosta akcja. Ta, prosta. Byłaby prostsza, gdyby było nas tylko dwóch. Sam. Już byśmy tam byli. Ale z hukiem. A nie masz przypadkiem jakiegoś planu B na wypadek, gdyby Sullivan jednak spękał? Nie, bo on nie nawali. A jak go złapią? Sam. Zna organizatorów aukcji. Wkręci się na imprezę, wejdzie na górę, otworzy okno i voilà. To dobry plan. Aha. No, słucham. Dobra, mów. A co, jak zwinie krzyż dla siebie? Nie ma takiej możliwości. Victor Sullivan, wiesz, o kim mówisz, prawda? Tak, oszukał kiedyś paru ludzi, ale nie nas. Może nie ciebie. Wiem, że za sobą nie przepadacie. Delikatnie mówię. Ale ja mu ufam, jest dla mnie jak rodzina. Nie, no, Sam, proszę cię. Chcę, żebyś mu zaufał. Dobra, luz. Bez obaw, on zrobi swoje. W końcu. Ale nie uwierzę, że choć przez krótką chwilę nie rozważałeś ewentualności... Tam. O, widzisz? Sygnały. Zaufanie. Ej. Nie ubrudź smokingu. To jest. Szósty rozdział już? Później muszą być dłuższe jakieś. Mogę uwierzyć, że jestem na wolności. Że jestem tutaj. Z tobą, we Włoszech. A, ja też. Szkoda tylko, że okoliczności nie są przyjemniejsze. A co poradzisz? Dzięki temu widoki zyskują na urodzie. A, czyli nie jesteś tu po raz pierwszy? Nie, zdaje się, że trzeci. Miałem tu kilka fuch. Z Sullivanem? No, tak. Okej. Okay. Nie wdrapiemy się na ten most. Zobacz, pod łukiem jest jakaś belka. Dosięgniesz ją liną? No pewnie. Czy ja ją dosięgnę? Patrz na to. No, patrzę. No i... pudło. Cały sekret w ruchu nad garstkiem. Ha, widzisz? No, nieźle. Jak na drugie podejście. Widziałeś to? O, pełna profeska. Twoja kolej. Prawo? Okej, to gdzie teraz? Zamieńmy się miejscami. Wejdź po mnie, dobrze się chwyciłem. Okej. Ej, kolejna kotwiczka. Może zaczepimy się o tę belkę. Dobra myśl. Nie mogę. Dobra, patrz teraz. Za pierwszym razem. Wiesz, nikt nie lubi pozorów. Dobra, chodź na ten. Możesz tu zejść, żeby dostać się na drugą stronę. Tuż za tobą. Okej. Właśnie widzę, że nie mam kotwiczki. No i dobra, coś tu jest? Respira attraverso un tubo e forse non potrà più camminare. Bene lista. Ehi, hai scommesso sulla partita? Inghilterra vince. Można by ich załatwić. Inghilterra.
traditore. Ehi, non confondere l'orgoglio nazionale con la realtà. Dobra, poszli. W mordę. Widziałeś go? Koleś był uzbrojony po zęby. A mogliśmy wziąć broń. Sam, nie będzie nam potrzebna. To będzie czysta akcja. Jakbyś tak mi dał z tłumikiem, kurczę, Gnata. Tyle lat w celi. Najbardziej tęsknię się za małymi przyjemnościami. Na przykład? Zapachem cytrusów? Jazdą na motocyklu? Niby to pierdoły, ale jednak. Gdzie on jest? Chodź. Powinna wytrzymać. Siu. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. To nie jest dobry pomysł. Jaki widoczek fajny. Co ty nie powiesz? A propos twoich cudownych znalezisk, które przegapiłem. Masz chociaż jakieś zdjęcia? Niestety. Elena część sfilmowała, ale kamera przepadła. Szkoda. Mam trochę rysunków. Jak wrócimy, to ci pokażę. Masz rysunki? Powiesiłeś je sobie na lodówce czy coś? Nie, ja to dobre rysunki. Nie mogę wyjść. Zerknę. Pytanie za 100 punktów, gdzie teraz? O, dobra, mam. Widzę. Tak, jeszcze na spokojnie. I... Kurczę, nie tak łatwo tu się wspiąć. A, wygląda obiecująco. Raczej niebezpiecznie. Cholera! Żyjesz tam? Tak. Ale co to za życie? Ale bym sobie poleciał. Gdzie teraz? Lepiej. A właśnie, on ma kotwiczkę. Spokojnie. Zawsze trafiam do celu. No i git, teraz na górę. Tylko linę oddaj. Dobra, dzięki. Nathan. Nathan? Co? Wszystko dobrze? Tak. Jak wyglądam? Co najmniej jak milion dolców. Chodźmy. Dobra, panie przodem. Sali tutaj siedzi? Sali? Wiesz, dlaczego lubię imprezować z bandziorami? Dlaczego?
Nikogo nie obchodzi, że palisz w środku. Tęskniłem. Ja też, młody. A ten tu to mój zmarły brat. Wiktorze? To mój zmarły brat. Lat. 15 lat. No. Cieszę się, że żyjesz, syn. Jeżeli ma zostać wśród żywych, chodźmy po krzyż. Tak. A propos krzyża. A propos, że co? Chodźcie, coś wam pokażę. Zobacz. Krzyż Avery'ego. Wyciągnęli go dosłownie przed chwilą z depozytu. Zmienili kolejność aukcji. Ktoś musiał za to słono zapłacić. Kiedy zaczną licytować? Góra za 15 minut. Musimy wymyślić jakiś sposób. I rozwiązać ten drobny problem kilkuset naocznych świadków. Wiem, więc odwróćmy ich uwagę. Jak? Jak... Jeszcze nie wiem jak. Musi być sposób. Jeśli strażnicy zobaczą nas przy krzyżu... Nie zobaczą nas. Jezu, co wy, nigdy nie byliście więźnią? Jak chcesz wykręcić jakiś numer, czekasz aż zgaszą światło. Dobra, gdzie tutaj są bezpieczniki? Tu jest wentylacja, elektryka. Tu, na górze. No, trzeba tam wejść i zgasić światło. I zwinąć krzyż. Włączy się klasyczek taki, no nie? Tak, ale będziemy mieli kilka sekund ciemności, wystarczy. Musimy stać tuż obok krzyża, kiedy zgaśnie światło. Nie podejdziemy tak blisko, zauważą nas. Scusati, signori. Antipasti? Dziękuję. Cześć. Jak tam? Ciao. Możesz się skupić? Kelnera nie zauważą. Może się udać. Uda się. Okej? Okay? Dobra, ja pójdę na górę i wyłączę prąd. Będę kelnerem. Masz długie ręce. Ty idź na salę i miej oko na krzyż, okej? Okay? Daj znać, gdyby coś było nie tak. Jasna sprawa. Dobra. Piłka ciągle w grze. Gotowi? I zwarcie. No dobrze, chodźcie. Pójdziemy piwnicą. Powiem ci, Wiktor, że nieźle się trzymasz. Dzięki, bo przeszedłem na weganizm. Serio? Nie, no co? Żyć! Scusi? Pamiętaj po cichu. Pamiętam. Zawsze po cichu takie misje robię. Piwnica jest tutaj. Chodźmy. O, ale tu wytwornie. No tak, przecież to kretyńskie techno tu pasuje. Mieli spiać. Kurde, jakie obrazy. Chyba zamknięte coś. No nie, zamknięte. Szlaka były otwarte. I co teraz? Otworzysz zamek? Nie no, przecież nie taki. Trzeba tam wejść inaczej. Otwarte. Kartę mu trzeba zwinąć. Ale gościu nienawidzi swojej roboty. Widzieliście? Albo to winko podpija. Na kieszeni. To... Robi się? Zaraz, chwileczkę, spokój. Może ja to zrobię. Całkiem sporo tu gapiów. Myślę, że sobie poradzę, braciszku. To serać. No co to za problem? Podchodzisz? No kurde, dziadu kalwaryjski. Zdolniacha. Dopiero się rozgrzewam. Właśnie widzę. Ruszy się. No ruszy się, Menda, jak nic.
we mnie wątpił. Lubię pracować z zawodowcami. Okej. Dobra. Kolejne podejście. Będą nam potrzebne. Świetnie. Powodzenia. Dam znać. Ręce do góry. Mhm. Cześć, Wiktor. Witaj, Nadine. I tyle spilnowania krzyża. Miło cię znów widzieć. Ale tym razem to ja jestem górą. Całe szczęście, że to nie prawdziwy pistolet. Pierwszy raz widzę cię nie w mundurze. Tak. Wiesz, jak jest. Od czasu do czasu człowiek musi się wylaszczyć. Dobrze wyglądasz, wiesz? I vice versa. Męczę się tutaj. Bardzo się cieszę, że nareszcie mam z kim pogadać. Mimo, że jesteś Amerykaninem. No wiesz, rodziców się nie wybieram. Szłam właśnie do baru. Przynieść ci coś? Tak, szkocko, na lodzie. Nie uciekaj. Nate? Słyszałeś to? No pewnie. Ta pani chce ci postawić drinka. Tak, a ta pani od drinka nazywa się Nadine Ross. Nadine Ross? Szefowa tej firmy najemniczej? Shoreline? Shoreline. A, właśnie. Miałeś z nimi przeboje. I to jeszcze jakie. Ale Nadine na szczęście chyba nie żywi urazy. Dobra, idziemy. Okej. Jesteśmy gotowi. Tylko nie łobuzuj, tak? Spróbuję. Może ona też chce zwinąć krzyż. Tak, do dzieła. Muszę się dowiedzieć, gdzie siedzą kelnerzy. O, może wywabisz kogoś z kuchni? Dobra, poszukajmy kuchni. Rany. Tym jedzeniem można by wykarmić małe miasto. Cholera. Jestem jakiś kelner? Mecz jakiś oglądają. Sami uzbrojeni goryle. To co u licha? Tej bramy nie było na planie. Zamknięta oczywiście. No dobra, plan B. Którymś... Nie no, gdzieś tu musi być wejście. Mówiłem, zamknięte. Ufaj, no tutaj ale w górę. Sprawdzaj. Dawaj, podsadzę cię. Zamknięte. Zatkało? Nie, czekajcie, bo on musi wpaść na to. Tutaj po prostu wentylacją byśmy przeszli. Aha, chwila. Proszę bardzo. Tu są jakieś przewody wentylacyjne. Nathan, chodź rzucić okiem. Poczekaj. No dobrze. Niech się stanie światło. To tu kładł elektrykę. Nie masz może... A, to wystarczy. Dobrze mieć na podoręciu palacza. Oczywiście, jeśli nie trzeba biegać. O, rany. Zaczyna mi się mieszać w głowie od tych oparów. A, dobrze, że Sali prowadzi. Ślepy zaułek. Może szyb znajduje się za beczkami. Właściwie pasuje je odsunąć chyba. Sporo tu rzadkich roczników. Może Alcazar zadowoliłby się tym winem. Coś mi mówi, że to nie przejdzie.
Ej, czy powinniśmy się martwić tym, że Wiktor zagaduje? Słyszałem parę makabrycznych historii o jej ludziach. O, nie martw się o Saliego. To stary wyjadacz. O, ale rozkminione, pięknie. Tędy. Hej, patrz. Trzeba tę beczkę. To nasze wyjście. Jasne, dam radę. Nie potrzebuję pomocy. Ja trzymam zapalniczkę. Tylko się nie przemęcz. No to w górę. No już. No trochę tu ciasno, nie? I pełno kurzu. Cosa portiamo a quell'odioso miliardario tedesco? Quello con il parrucchino in quella roba sul naso. Szczęście jest tu pełno. Porta lì. Kurde, byśmy ich zgarnęli. Tanto non capirebbe la differenza. Questa gente meriterebbe un calcio nel culo, altro che questa gente potrebbe farci ammazzare. E non è l'ultima da prima. E andiamo. Cholera. Da, chodź lewy. Tyle co przechodziłem obok. Dupę. A ten mecz. No i dalej nie wiem kto gra, no kurde. Dove diavolo ci procurano tutta questa roba? Sono pezzi rubati ai ricettatori. Świeże powietrze, w końcu. Zobacz tam. Widzisz budynek z wieżą radiową? Chodzi ci o wieżę komórkową? Co? Nieważne. Tam jest sterownia. Tak, masz rację. Trzeba jakoś minąć tę bramę. No, tu jest wejście na górę i tam już sobie pójdziemy. Drodzy widzowie, kolejna godzina minęła, więc dziękuję wam bardzo serdecznie za kolejny odcinek, numer 2. Mam nadzieję, że się podobało. Oczywiście komentujcie, tylko bez spoilerów na YouTubie. I widzimy się w następnym.